Hej, misiaczki. Mam nadzieję, że mnie słychać i wszystko jest okej. Piszcie w komentarzach, czy słychać. Hej, siema, teraz słychać. Ojej, jak dobrze. Kurczę, były poważne problemy. A mianowicie Facebook nie chciał wystartować. Hej, Karol. Hej, Bartek. No, także dołączyłam do turnieju. Małe spóźnienie, 20-minutowe. Ale cóż, dobra, gram pierwszą partię. Nie poddajemy się i walczymy. Może uda się nadrobić straty. 50 minut turnieju zostało. Nie jest źle. O, zobaczcie. Mogę zrobić nowicjusza na starcie. Nie jest źle. Więc troszkę sobie pogadamy. Co tam u was słychać? Hej, Łukasz. Już myślałam, że nie przyjdę dzisiaj do was i smutno mi było. Coś multi-streaming nawalał, bo to nie wina internetu, ale wina YouTube'a i innych rzeczy technicznych, na których się jeszcze nie znam. Ale no, najważniejsze, że dotarłam. I gram turniej. Kurczę, myślałam, że turniej to będzie trening przed weekendowym turniejem Mistrzostwami Polski w grze błyskawicznej i aktywnej. Ale jak słyszeliście, dzisiejsze obostrzenia może być ciężko z organizacją. Prawdopodobnie oficjalna decyzja zapadnie jutro. Czy odbędzie się, czy nie, ale miała być to duża impreza, więc czarno to widzę. O, jeden za trzy. Może Tamara też ci tak zagra w debiucie? No, fajnie by było. O. No i pierwsza partyjka wygrana. Chociaż tyle, zaczynam od końca. Dobrze, sobie tutaj wszystko poustawiam. Już myślałam, że nie wypali, ale wypaliło. Ja nazywam się Monia i mi też YouTube nie działał. O proszę. Cześć Monia, dobrze, że ci zadziałało wszystko. Chociaż tak coś patrzę, że jakość. Nie wiem, czy u was też tak źle się wyświetla. Powiedzcie, jak u was obraz, bo ja widzę to bardzo słabo. I bardzo mi się to nie podoba, ale nie wiem, czy da się coś z tym zrobić. A, no niestety, siła wyższa. Jakość jest dobra. Aha, u mnie ok. No dobra, czyli tylko mi tak się brzydko wyświetla. Jak u Pleszno. Jedziemy dalej. Zapominamy o tym, co złe. No dobrze. 3 plus 2 przynajmniej troszkę mogę pomyśleć, coś da się pograć. Bo 1 plus 1 nie nadążam i mówić, i grać normalnie. Dobra. Wybijamy troszkę. Może inicjatywy jest. Teraz tak, pójdę tutaj. Blokujemy czarne, jak się da. Na bandę. Zmień u siebie na 10-80. Okej, jest. No dobra, już mi się samo naprawiło. Nie wiem, jak to działa, ale w sumie nieważne. Tak, jak zagram tutaj, to jest komba 2, 4, 6 za 4, ale dobra, mogę. Nie przechodziła. Chociaż nie podpowiadam, przechodzi, przechodzi, jeżeli Jakub mnie słucha. Nie wiem, czy już wszyscy dotarli. A mianowicie moja mama, która czeka na pozdrowienia. Więc ją pozdrowię o 19:23 i za 20 minut znowu.
Pozdrawiam, mamo! Co tu gram? Tak może. Cześć! Cześć, Marti. Fuh. Dobra, teraz tak. Tutaj... Czy tego pionka... Nie wezmę niby, ale... Dobra, ale pozycja będzie lepsza, więc gram to. Jeden. Którym będę czekać? Trzeba pomyśleć, którym poczekam. Jeżeli poczekam tym, 1, 2, 2, 1. Może 45 poczekam? Chyba nic nie będzie. Dobra, nie tracę czasu. Będzie porówno, ale ten pionek czarnych słabo stoi, jak widzicie. Nie wiem, czy jest do zabrania. Może nie jest, ale... Taki ruch. Grozi tutaj komba, tu komba. Tak zagrać mogę, czy nie mogę? Też nie mogę. Dobra, co by tu zagrać w takim razie? Jeden. Może zejdę na bandę na razie. I będziemy myśleć. Ile mamy osób? 20 osób, no to nie jest źle, chociaż troszkę udało się dotrzeć. Myślałam już, że będzie klęska. No dobra, czy ja tutaj nic nie mam? Komby nie mam. Jeżeli zagram tak, to nadal będzie 2 za 3, a jeżeli zagram tym, 1, 1, raz, 2, 3, dobra, tak mogę zagrać, to gram tym. Mhm. 1, 2, 3, tutaj nie mam nic. A to może zagram tak. O kurczę, znowu mam mało czasu. Dobra, którym lepiej? Tym czy tym? Może jednak tym będę miała więcej kombinacji. A co się dzisiaj stało? No właśnie, nie wiem. Coś, strajk był multistreama na Facebooku, nie chciał wystartować. Cały czas się wszystko wieszało. No i ogólnie jakieś problemy techniczne, co się nigdy nie zdarza, bo internet jest dobry. Tak mogę? Mogę. No, pozycja się zaostrzyła, a ja już mam minutę. Tutaj mogę atakować. Tak, tak, dobra. 1-1-1, nie ma nic. Może jakoś tym pionkiem? Już dobra, na razie gram. No tak, bo streama usunęliśmy kilka razy, bo nie chciało pójść. To znaczy pójść poszło, ale wszystko bardzo cięło. O kurczę, kurczę. Tak, tutaj nic nie mam. Może tak zagram. Spróbuję z tej strony. Jakieś komby tu pewnie by się dało ustawić. Ale jeszcze nie widzę. Tak, tutaj jeden nie ma. Tu.
Tu wybiję, tu zaatakuję. Dobra, może pójdę tak. Tak, atak. Tu. Dobra, raz zaatakuję, jeśli mogę. Ten dwa. No nie wiem, czy tam mogę jednak. Może nie. Boże, znowu nie mam czasu. To nie było najlepsze zagranie z mojej strony, ale dobre, 20 parę sekund. Może za bardzo tutaj kombinuję. Dobra, zaatakuję. Dalej. Dobra, poczekam jeszcze. Jeden, jeden. Tutaj dwa za jeden. Dwa, trzy, pięć. Tu. Dobra. O, nie wiem, co to wyjdzie. Ale. No dobra, może. Może wyjdzie dobrze. Czarny mogą zagrać tu, oddać i tędy. No dobra. Myślę, że będzie dobrze. Co tam u was słychać w ogóle? Opowiadajcie. Pytajcie. Mamy postawiony nowy cel na kanale. Oczywiście zależny od waszych donajcików. Dobra, tak. Tak, i ogólnie już się zbliżamy do 2000 subów, więc kto jeszcze nie dał suba, no to jazda, łapka do góry. 2, 1, 1. No dobra, już tutaj chyba nie powinno się nic zadziać. Hops, hops. No dobra. Powolutku wracamy. Bardzo powolutku. 205 osób, nie jest źle. Bardzo mnie to cieszy. Pewnie byłoby nas więcej. Ale no wyszło jak wyszło. Kogo my tu mamy? Mati Boss gra w turnieju. Piotrek Paluch, Wojtek, Karol. Było chyba więcej, ale was wywiało. A mamy kogoś nowego. Nawet nie umiem przeczytać dobrze. Dobra, jedziemy. A może tak. Tak. Nie wiem, który zagrać. Dobra, tak pojadę. Tak. Dobra, wybijemy się. Jeden, jeden. Tak. Tak, tutaj nie mogę, bo jest kombinacja. Może się po prostu wybije, chociaż tam jest 16-21, nie będę mogła wyjść. Będzie komba tutaj 2 za 2, ale dobra, w sumie nie straszne, to 2 za 2. Może skrzydełko będzie trochę gołe. Ciekawe, czy turniej w rychliku się odbędzie. No, czarno to widzę. Nawet nie chodzi o sam turniej, ale o hotele, które muszą być zamknięte, więc siła wyższa. Myślę, że nikt nie będzie ryzykował. No i jest to zrozumiałe. Dobra. Mogę tak? Mogę chyba. Tak, wbiłabym się teraz, jeżeli nic nie grozi. Jeden, dwa. Tutaj nie grozi.
Tu też nie powinno nic być. No dobra. Chyba jest okej. Chyba, że całkiem czegoś prostego nie widzę. Jak to może u mnie być? Tak, tutaj. Tu, a tak. Dobra, tak nie mogę. A jeżeli... No dobra, pójdę po prostu tak póki co. Tu będzie groziła też komba. Dobra, tak. Wszędzie mi grożą komby. Niedobrze, niedobrze. Nie podoba mi się ta moja pozycja, ale cóż. Nie mam wyboru. Gdyby turniej się odbył, to grałabyś z kobietami czy z mężczyznami? Z mężczyznami w ramach też treningu przed meczem. No i tak. Jednocześnie dwie partie. No ciężko by było, ciężko. No dlatego postanowiłam, że zagram u facetów. Ale no, jak widać, problem się niestety sam rozwiązał. Dobra, może tak. Jak tutaj pójdzie, będę mogła zasłonić. Jak wejdzie w środek, chyba nic. Dobra, słaba ta pozycja. Dobra, chyba że coś on widzi, by tak szybko zagrał. No dobra, chyba nie. Chyba będę mogła normalnie atakować. 26 osób mamy. No. Coś tam się dzieje. No, także myślałam, że sobie pogram w weekend. Miał być taki intensywny. Warcabowy, a tutaj czarno, czarno. No ale nic, może jeszcze się uda przed meczem jakiś trening, a jak nie, no to na Lidrafcie będziemy grać i trenować. Tak, tędy mogę. O Jezu, nie mogę tyle myśleć, zapominam o tym czasie strasznym. Tak, jeżeli zagra tutaj, to może do przodu się wybije? O, a może tak w ogóle zagram? Tak, tak, tak. Tak, jeden za dwa. Tak, no może będę tak mogła zagrać, to spoko, no a tak pójdę tędy. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Duży, o, już mamy 30 osób. Fajnie, że dołączacie. Witam was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mimo trudności dotarliście. Kurczę, 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 cóż to za pozycja, co mi w ogóle grozi? 2-1, dobra, tędy mogę, 3-3, 42 sekundy, a ja komby liczę. No dobra, pan widzę, że zastawia na mnie jeden, dobra, może trzeba zasłonić, żeby nie było komby. A jak... Dobra, dla pewności zasłonię. Zresztą coś innego zaraz padnę. Tędy. Mogę iść tu. 2, 1, 1, 3, 4. Dobra, wydaje mi się, że mogę, ale nie jestem pewna z moimi dziurami w pozycji. Ale centrum jest ładne. Tylko, że 26 sekund. Średnio wierzę w siebie, niestety, przy takim czasie. Ale może się sama zaskoczę. Dobra, wybija. Zrobię może kolumnę. Tak, jeżeli pójdzie tu, to się wybije jeden za jeden i będzie w miarę okej. Okay. Jeżeli zaatakuje, to może zagram tak. Muszę uważać na ten mostek jeden, czyli tutaj nie mogę w kolejnym ruchu. O, ewidentnie gracz gra na mosteczek. A jeden. Może zagram tym, żeby nie wypaliło.
tylko teraz ma atak. Na atak co zrobię? Dwa. Mogę zasłonić. Oj, oj, oj. Tak, grozi mi tutaj komba. Zrobię tu dwa. Dobra, mogę tak się. Dwa, trzy. O Boże, co tutaj się dzieje? Nie wiem. Dobra. Jest chyba okej. Nie może mi robić żadnej komby, tyle że... Co dalej? Tak, tutaj coś mi będzie groziło? Nie chyba. Dobra, idę tędy. Tam mi groziło. Dobra, tak też mi grozi. O Boże, z każdej strony są komby. Jeżeli to przetrwam, to będzie dobrze. Bo mam dobrą pozycję. Tyle, że malutko czasu. Ale powinnam przeżyć. Dobra, idę tędy. Już nawet nie patrzę, czy coś zostawił na mnie. Tutaj będę miała 2 za 2, które powinno działać. Jeżeli pójdzie tu 2 za 3. Okej. Dobra, pozycja wygląda na wygraną, ale... 1 za 3, o kurczę, tego nie widziałam, ale mogę atakować. Czyli jest ok. No dobra, 8 sekund. Skupiam się, na razie nie czytam co piszecie. Bym zdążyła pobić w ogóle. Tak, tak. Dobra, może tędy. Aha, będzie miał żertwę. O, dobra, tak, zagrał. Boże, przecież teraz może wejść w środek. O tym zapomniałam. O, ale nie zagrał. Oddam. Pójdę tak. No, może być ciężko. Z tym czasem, ale... Ale zobaczymy. Tutaj. Tu go zablokuję. No, ale tu już go nie zablokuję. Może tego nie będę w ogóle ruszać. Tak, zrobię... No nie, już tego na pewno nie. Nie wygram niestety. No i remis. No dobra. Chyba nie będziemy grać. Dobra. Remis, szkoda, ale troszkę za mało czasu. MP do 16 lat w szachach chcą przerwać dwie rundy przed końcem. O kurczę, to już w ogóle, bo obostrzenia są. Witam, czy odbywają się symultany warcabowe? Tak, co prawda nie było ich jakoś mega dużo, ale planujemy zorganizować. Grałam moją pierwszą oficjalną symultanę. Grałam dla Wośpu w lutym i planujemy zorganizować drugą. Bo widzimy, że są chętni. O, Golcia, hej Golcia, 42 ruch fraszka była. Bardzo to jest możliwe. Ale no... Przy streamowaniu i graniu, jak mam 10 sekund, to niestety... O, właśnie chciałam... O nie ma tu nowicjusza. Czyli mogę. Dobra. Cóż to za debiuty my gramy? Dobra, muszę szybko, bo ten debiut nie ma znaczenia.
Dobra, biję do centrum oczywiście. O, no i robimy fraszkę. Filipek tak zwany. No dobra, i lecimy. Może tak? Monia, czyli czatowy Star Wojtas. A, okej, już wszystko jasne. Nie jest źle, Monia. A rozumiem, że dopiero zaczynasz przygodę, to całkiem ładnie budujesz pozycję. Dobra. Misiaczki, może macie jakieś pomysły co do streamów? Ostatnio było w sumie fajnie, więc będę robiła takie ruletkowe środy, może czasem i nie środy, ale streamy. A może macie pomysł jeszcze na jakieś ciekawe, może znacie z innych streamów na przykład? Chętnie posłucham waszych pomysłów. A, muszę bić. Na jakie tempo gry czujesz się najlepiej z Tamarą? Classic Rapid Blitz. Zrób rozwiązywanie komp z Lidrafts na streamie, albo dodaj... No, myślałam o tych kompach na streamie. Co do czasu, na jakie tempo najlepiej się czuję? Sama nie wiem, czy mam jakieś ulubione. Na pewno lubię najbardziej klasykę, czyli najdłuższe tempo. Wiecie, że lubię pomyśleć, ale no ostatnie wyniki z nią miałam również jakoś w miarę dodatnie w Blitza, więc chyba nie mam czegoś takiego, po prostu muszę dobre partie grać i tyle. Tak jak Małysz musiał oddać dwa dobre skoki, to u mnie tak samo musi być, bez wyjątków. Jakiś fajny cel na donaty. Musicie coś Natalce wpłacić, żeby jej się chciało streamować. No właśnie, właśnie. To jest jakiś skandal. Możecie wpłacać donaty na to, żebym robiła dziwne rzeczy na streamie. Takie dozwolone. Możesz też dodać do ruletki from position i zaczynać z jakiejś powalonej pozycji, która się... Aha, no spoko. Nie wiedziałam o tym, ale jestem za. Coś jak latające małe warcaby. W sumie tamte lubiłam w miarę. No można, można. Myśl jeszcze, Bartek. Bo widzę w tobie tutaj tylko nadzieja. 35 osób ogląda. No i fajnie. Ale piszą dwie osoby, więc nie fajnie. Chciałabym, żebyście byli troszkę bardziej aktywni. Chyba, że się mnie boicie, czy coś. Może tak być? Ale bez obaw. Nie wiem, czy mama słyszała. Pozdrawiam drugi raz. I innych też oczywiście. Ale mama obiecała, że będzie oglądać stream. Jak ją pozdrowię. No to nie mam wyjścia. Moi drodzy. Ciężkie to życie. Ja piszę, ale wtedy grałam z tobą. No wiem, że ty piszesz. Super. Super, o to nam chodzi, żeby był ruch. Bartek to jest magik, który w tych pozycjach ustawia po 20 damek. Aha, to ty, Bartek, ustawiasz takie pozycje. Może 20 damek to nie? Jedna wystarczy. Czemu ja się nie ruszam? Jaki jest mój ruch? Nie, no ale takie w miarę sensowne pozycje mogłyby być. Pani Natalio, dlaczego jest Pani na dwóch listach w nadchodzących MP? Gra Pani w kategorii Open czy z kobietami? No planowałam w Open, a nie wiem czemu jestem na dwóch listach. Symultany nie planowałam. tak, nie wiem, może ktoś
niechcący tak wklepał. I tak zostało. Dobra, czy ja mogę tutaj grać? Mogę, ale chyba nie chcę. Może zagram tędy. Tak, tutaj komby nie będzie, to gram, tak? W takim razie nie wiem, kto tutaj ma lepiej. Tak, mam na pewno... więcej temp. A chociaż nie, nie mam więcej temp. No dobra, teraz mogę się tutaj wybić. Wydaje mi się, że to dobre zagranie. Oh my god! Donate na dopisanie anti-draft z kombinacji i from position do ruletki. Oh my god! Natalia powiedziała przy zgłoszeniu w open, zrozumieli w obu. Bartek na ostro. No, Bartek jest dobry gość. Widzicie? Bierzcie przykład z Bartka. Taka mała sugestia. Dobra, lecimy tędy. Trochę sobie te piony rozwiążemy. Mamy ładne centrum do tyłu. No dobra, tutaj będzie tak, jeden za jeden. Okej, niech będzie jeden za jeden. A co ja tutaj mogę stworzyć? Trzeba jakoś lecieć na skrzydło. Ha, ha, ha. No fajnie, fajnie. Wiecie, że troszkę też pracy w to wkładamy. No Damian więcej, wiadomo. Ale fajnie by było, jakbyście doceniali nasze streamy, nasze filmiki, naszą ogólną pracę, trud wkładany w rozwój warcabów i bardzo nam by było miło widzieć wasze donejciki. Bo zawsze dodaje skrzydeł i chce się pracować. Już dawno by dostał Bartosz bana, ale płaci i się jakoś utrzymuje na powierzchni. No nie, no nie wolno bana, no jak? Oj, to czas na wodę, bo tracę głosik. Tak, tutaj będzie wybitka. Tutaj mogę zagrać 1-1-2-2-2. Dobra, mogę. Mam pytanie odnośnie literatury. Jakich autorów? Oczywiście Burzyński, na którym się wychowałam, można powiedzieć. Super książki, wszystkie tak naprawdę Burzyńskiego. O właśnie, 64-polowe do Bartka, podobno. Nie wiem, skąd on ma te takie książeczki wszystkie, ale jest trochę ludzi w Polsce, którzy mają na stronę do Jacka Pawickiego, Daminator, są tam książki, a ja mam już minutę i gadam, i gadam, i gadam. Dobra, tędy mogę. Ale tak, o właśnie, zamieszczony link na Daminator. Tak, jeżeli zaatakuje... Kurczaczki pieczone. Tutaj, tutaj. Tu. Tu, tu. Nie wiem, co robić. Tak, tak. Tak, tak. Wybije się. To tu. Nie, no nie wybijam się. Ale tak też jest jakoś słabo. No i oczywiście nie mam czasu. Dobra, to się wybijam, bo nie mam czasu. No ale bez szału ta pozycja. Tak bardzo bez szału. Nie wierzę, że coś tutaj mogę. O nie, to on tak zagrał. A jak tędy pójdę? 2, 2. 1. Dobra, tędy. Kurczę. Kurczę, kurczę. Źle to rozegrałam totalnie. No jak tędy pójdzie? Od razu tak mogłem zrobić.
No właśnie. Dobra, muszę się wybijać, ale to jest porażka moim zdaniem. Nie mam co tutaj grać. O, dobra, idę tak jakoś. Nie wiem, tu nie mam ruchów. Dobra, atakuję. Tutaj dwa, dwa. No serio, nie mam co brać. Jeden za jeden. No dobra, wybijam się. Ostatnie ruchy. Ten. Mam teraz zagrać. Tak. Nie, no to już jest koniec. Tak. Może jeszcze jakimś cudem trochę pożyję, ale. No właśnie, gdzie pobiję? Do przodu czy do tyłu? Tutaj będzie jakaś bomba. Jeden za dwa. A czy ja bombę mam robić? Dwa, trzy. Za dwa, jeden. Nie, bomby nie będę robić. Ale tutaj grozi. Oh no. Mogłam inaczej robić. Teraz jest dwa za dwa. Ale może remisowe. Chociaż nie wiem. Tak, jeżeli cofnę, to nic mi to chyba nie da. A nie, ale chyba muszę cofać. Dobra, zrobię tak. Czyli przerw bez. Tak. A może tak zrobię. Nie, to też było słabe. Tędy? Chyba jakiś donajcik. Dostałam donejcika na hamburgera. Bardzo mi miło. Dzięki, Patrick. Albo Patryk. A ja właśnie przegrałam. Więc... no. No dobra, trudno. Czasem się zdarza. Akurat przy donejciku przegrałam. Z książkami. Teściowa chce dzieci do prywatnej szkoły, a co z takich wyraźnie? Nie wiem już o czym piszecie. Już się zgubiłam. Jestem na szarym końcu. Tylko kurczaczki, żadnych hamburgerów. No, jestem trzeci dzień na diecie i jestem cały czas głodna. Więc nie możecie pisać o jedzeniu, jest zakaz. Takie oficjalne. Po 41 osób mamy, fajnie. O, gram z Piotrkiem. Dobra, gramy tak. Tak. No dobrze, będziemy grać klasykę z tego, co widzimy. Tak, tędy czy tędy? Tak, zagram. Natalia, jaki jest twój ulubiony słodycz? Nie no, więcej mi tak pisz. Nie wiem, jaki jest ulubiony, bo wszystkie chyba lubię. No nie wiem, serio, jaki jest mój ulubiony. Nie wiem, kurczę. Chyba słone przekąski bardziej. Chociaż jakaś dobra czekolada. Jakieś pralinki Linda. Ale dobra, jestem na diecie. Lubię marchewki i brukselkę. To moje ulubione słodycze. A tutaj Piotrek szaleje, widzę. No dobra, muszę być tak. Karol, Natalia, wolisz Coca-Colę czy Pepsi? Pepsi oczywiście. Snickers czy Milky Way? Snickers. Bo ma orzeszki. Ej, spoko. Śmiejżelki czy Haribo? Ostatnio dzieciom kupuję śmiejżelki, więc ufam im, że są lepsze. Ale ja nie jestem żelkowa, więc akurat żelki nie. Frytki belgijskie czy frikandel? Belgian fries. Oh my god. Oczywiście frytki z majonezem.
Myślałam, że zero jedzenia. Nie, nie, jem. Jem, ale no, jak króliczek. Ej, fajne takie Q&A i mam wybór, co mogę, co wolę zjeść. Spodobało mi się to. W sensie mogą być wszystkie pytania, jakie chcecie. No ogólnie chciałabym zrobić jakieś Q&A, ale no, nie wiem, czy będzie tyle. Budyń czy kisiel? Oczywiście budyń. Kisiele są słabe. Kisiele? Kiśle? Nie wiem, jak się to mówi. Ale oczywiście budynek. O Boże, będę głodna przez was. Kisiel dla mnie. No widzisz. Każdy ma inny gust. Tak, co ja mam zrobić? Czy ja mam się wybić? A jeżeli pójdę tutaj, to Piotrek ma 2 za 2. Dobra, wybijam się do przodu. Ale budynek też lubię. No i świetnie. Każdy coś lubi. A tak, jeżeli pójdę tym. No dobra, idę tak, chociaż. Mamy widzę, lubię budyń. Co? A tak, co ja tutaj mogę? Tutaj będzie takie 2 za 2. Nie wiem, czy ja chcę takie 2 za 2. Co innego? Taki ruch będzie brzydki. No dobra. W sumie mogę się na to zgodzić. Witam panią Natalię i siemanko wszystkim. Witamy pana Krzysztofa. No i siemanko wszystkim. Dzisiaj niestety mieliśmy małe problemy techniczne, więc jest nas troszkę mniej i nie udało mi się turnieju grać od początku, więc zajmuję szare tyły. Lejs paprykowe, cebulowe, no cebulka, no zielona cebulka to oczywiście numer uno. Papryka to nie to. Jeszcze serowe lubiłam, ale rzadko są. Sprite czy 7-Up? Chyba 7-Up. Atletico czy Chelsea? Atletico, bo to jednak hiszpańska. No i mają spoko trenera. Znaczy mieli przynajmniej. Nie wiem, czy on nadal jest. Tak, tutaj 1, 3 za 3. Co ten Piotrek tutaj kombinuje? Dobra. Gram tak. Coś trzeba. Zagadka. Weźmy pierwsze cztery litery imienia, nazwiska Krzyśka Kaczmar. Czeka, jakie słowo wyjdzie? Krzykacz? Co wygrałem? Wygrałeś żelki Haribo. Gratulacje, wyślemy pocztą kiedyś. Ale Damian plansz nie wysyła, więc nie wiem, czy kiedyś dostaniesz. Pewnie nigdy, jeżeli to od Damiana miałoby być. Tak, co ja tu mogę? I dlaczego znowu mam słabą pozycję? Powiedzcie mi. Tędy bez sensu chyba. Jak zaatakuję? A tu? Dobra, może póki co tak. Nie grozi mi żadna kompa. Tylko śmiej żelki. A, okej, okay, sorry Bartek, to śmiej żelki. No właśnie, Damian, ty wprowadzasz błąd w mnie, bo ja już myślałam, że wcześniej źle przeczytałam i teraz przeczytałam twój błąd. Dobra, tutaj Piotrek zastawił kombę, więc muszę zrobić 2 za 2. Dobra, powiedzmy, że. Aha, potem będzie taki ruch. Czy to będzie dla mnie groźne? Może będzie, dlatego może najpierw zaatakuję.
No i znowu 25 sekund. Czarno to widzę. Dla białych. Tak, tak. No ciężka pozycja. Nie wiem, czy wyjdę z tego. Tędy. Pójdę tędy. Dobra. Najpierw tak zagram. No na długi czas to na pewno przegrana. Na 80%. Piotrek ma też 20 parę sekund, więc jest nadzieja. Może zagram tak najpierw. Dobra, tu jeden za jeden. No pionek na 45 ewidentnie jest tragiczny. Dobra, zaraz przegram na czas. Nie wiem, czy coś tutaj mi się uda. Jakieś remizy wyciupciać. Dwa, trzy, za trzy będzie. Dobra, wybijam. Może było coś lepszego, ale nie widziałam. Tak, tędy, tędy, tędy. Może tutaj zdążę wybić? Nie, nie zdążę. Dobra. Przynajmniej jakiś przeryw. Piotrek też ma i piona więcej, ale dobra, jestem pierwsza. No, remiseczek powinien być. A w moim przypadku to niezły wynik. Dobra, jak tu zaproponuję? Zaproponuj remis. No przyjmuj, Piotrek, przyjmuj. No dobra. No w sumie dla mnie to dobry wynik, bo miałam gorszą pozycję, trzeba to przyznać. A, już kolejna partia. Natalia 33-29. Ostatnio chyba 32-28. Dobra, tego nie grałam. Ale to zależy od dnia. Jak to u kobiet bywa. Ja też bym mogła wam zadawać pytania, ale wy nie jesteście aktywni w ogóle. Więc nikt by mi nie odpowiadał pewnie. A kotlet schabowy czy mielony? Jak już jesteśmy na takich poważnych tematach. No ale chyba dziwne, jakby ktoś napisał, że woli mielone. Nie ma takich na świecie. Mielony dziś. O! No dobra, to będę zadawała. Kotlet sojowy. Schabowe są zdrowsze. Jeżeli jest dobry schabik. Boże, co my mamy za tematy na streamach warcabowych? A ja jak zwykle o jedzeniu. Czemu mnie to nie dziwi, ani trochę. Sama dziwna jesteś. No, jestem. To co tam jeszcze jest dobrego? A kanapka z szynką czy z serem? Ja ostatnio mam inne upodobania. Jedzonko jest prawie jak... jest prawie tak ważne jak warcaby dla codziennego funkcjonowania. Zgadzam się, Boże Święty. Jakby ktoś mi kazał z którejś z tych rzeczy zrezygnować, to już życie nie miałoby sensu.
Naprawdę. Natalia, kiedy będziesz w Polsacie? Boże, dzięki, że mi przypomniałeś. Właśnie wczoraj była u mnie telewizja, nie wiem, czy ja tak mogę mówić, ale była. No i będę w Polsacie Sport w niedzielę, bodajże o 10:30. Ale to jeszcze potwierdzę, na pewno napiszę na swoich social mediach. No i fajnie było ogólnie. Szybko nam poszło. Moment, bo pomyślę. Tak. Szybko nam poszło. Praktycznie w ogóle żadnych dubli nie robiliśmy. Myślałam, że będą jakieś tam wycinki i tak dalej, powtórki. A wszystko tak. No, tak na żywca poszło, więc taka luźna rozmowa i w sumie mam nadzieję, że fajnie wyjdzie koniec końców. Natalia, kiedy będziesz w TV Trwam? Nie wiem, czy mnie zaproszą. Nie wiem. Czekam cały czas. Liczę na to. Wszystkie już telewizje się zgłosiły, a oni nie, więc. No, smutek, ale co zrobię? Może ktoś ma jakieś kontakty? Więc wiecie, możecie podrzucić. Nie odmawiam wywiadów. Dobra, czy ja zyskuję pioneczka? Atak, atak. Tutaj nie ma komby, tutaj nie ma. No dobra, bierzemy. Dobrze. O, i mam 2:30. Nie, no to nie jest źle. Teraz ważne pytanie, które zadecyduje, czy zostaje na tym kanale koty czy psy. Ojejku, ale ja się boję, że powiem nie tak. No ja wolę pieski. Ale no to kwestia gustu. Ja wiem, że ludzie są podzieleni pół na pół. No może nie pół na pół, ale ja chyba wolę pieski. Jakoś zawsze miałam w domu dużo psów. To znaczy na podwórku, w domu nie. O nie, papa. Oh my god. Nie łam mi serca. Messi czy Lewy? No ogólnie powiedziałabym od razu, że Messi, ale no ostatnio Messi się bardzo słabo zachowuje i mi się to nie podoba. No ale zawsze fanka Barcelony, więc no pewnie zostanę przy Messi mimo wszystko. Nie można być za kimś tylko jak jest w dobrej formie. A całe życie. Ile masz lat? A cóż to za poważne pytania na streamach? Można strzelać, możecie obstawiać. Tylko obstawiajcie poniżej 40, proszę, bo będzie mi smutno. Troszkę mniej niż 40. Można sprawdzić na stronie dowolnego turnieju warcabowego. Można. To prawda. 18. No jasne, że 18. Czy to ważne? To tak mało łapek w górę, moi drodzy. 43 osoby i 19 łapek. Podpadacie. Tak delikatnie mówiąc. Bardzo delikatnie. Dobra, czy ja mam robić kombę 3 za 3? 1, 2, 3. Atakuję, wybijam. No dobra, chyba jest ok. Co tu się zastanawiać? Mbappé. No, ostatnio jest spoko. No dobrze, powiem wam. Co? Jestem na ostatnim miejscu? Jak to jest możliwe? No ale dobra, trochę się późno dołączyło. Ojej, ale aż tak? Aha, bo tu ludzie pewnie przychodzą, odchodzą i tak dalej. Łapki w górę dla Natalii.
Dzisiaj jest z życia Natalii. Boże, 10826 dni żyłam na tym świecie. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś 30 tysięcy dni przeżyję. Z warcabami, jedzonkiem. No i co tak szybko się skończyło? Ja nie pograłam. 20 minut opóźnienia przez technical issues. Ale i tak mi bardzo miło, że przyszliście. Także kto nie słyszał, to jeszcze raz przypomnę, że w niedzielę potwierdzę na social mediach, ale powinnam być na Polsacie Sport. Jakiś reportaż będzie o mnie, nie wiem ile minut z tego zrobią. Tak późno przyszłaś, no... Porozwiązuj zadania. Zadania warcabowe. Dobrze. Co to jest mój ruch? Trzy. Chyba to, nie? Trzy. Tutaj czasem są podwójne zadania. Dwie możliwości, to znaczy. No dobra, tutaj dwa, tutaj trzy. Dobra, chyba tak. Jasna opozycja. Jak to zły ruch? Aha, no właśnie to cała ja. W gorącej wodzie kąpana. No dobra, tutaj co mamy? Jeden, jeden. Czy tu będzie jakiś forcing, czy jednak komba? Mogę oddać? Aha, po prostu tak. Raz, dwa, trzy. Te rosyjskie spróby niektóre są powalone na maksa, na damkę by wpuścił i remis. No, wiem, tak już nie spojrzałam. Ojej, w rosyjskie nie wiem, czy bym ogarnęła. Tak, co my tutaj mamy? 1, 1, 1. 1. Oh my gosh. Jak widzicie, to piszcie, aha, tutaj. No, ja zawsze na tych prostych siedzę długo. Tak, tutaj oddam 3, tu 2, 2. Po prostu 2 za 2 i 1 za. Okej. Ale i tak widzę, dawno nie zrobiłam błędu, jak dla mnie. Ja cały czas mam w kratkę, bo coś źle kliknę. Nie mam cierpliwości. Dobra, co my tu mamy? Puszczę go na damkę. Będzie miał do bicia 2. Tak, będzie miał do bicia 2. Kurczę. 1, 2. Czy to jest coś trudnego? Czy po prostu... Tu nie. Cyk minus 13. Ej, nie widzę, jak ja mam to wygrać. Jeden. O co tu? Co, po prostu o to chodzi? Aha, no dobra. Dobra, tutaj co? 2 za 3? Okej. 3. Nie, to nie ten, to tak. Tak, 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 tak. Dobra, tutaj mamy 2. 1, 2. 1, ale czekajcie, ile to będzie w pionkach? Oddaję 3, bije 2. Oddaję 4, bije 5 i on. To jest to? No dobra, lecę. 23, 28. No dobra. Bije 3.
Dobra. I co to jest taka... Nie wiem, dziwne są te komendy. No dobra, być może jest wygrana, ale... tak, tutaj mamy po prostu Filipka. Jazda. Dobra, tutaj mamy 1, 3, 3. Raz, raz, dwa, trzy. Kontynuuj. Dobra, 3 za 3. Coś prościutkie te kompy mi teraz dają. Okej. Tu jeden, może też wpuszczenie na damkę? Czy jest coś lepszego? Dwa. No dobra, i chyba tak. No, polemizowałabym, czy tam taka stuprocentowa wygrana, a tutaj co? 3 za 3, tak? Raz, dwa, trzy. No, przed jakimiś turniejami blicowymi nie jest złe takie potrenowanie. Tak, tutaj 2 za 2, tu opozycja. No, jeszcze 32 osoby oglądają. Jak robię komby, to trochę porobię, tak 1 za 2, 1 za 1. Pionek zysku. Dalej. No, coś dawno nie zrobiłam błędu, zaraz chyba go zrobię. Tak, oddam jeden, drugi, trzeci, dobra. Raczej to. Tak, tak, tak. Tak. No i to są warcaby. Dobra, czy tutaj robię mosteczek? On idzie do damki, ale łapie od razu, okej. Tak. I tak. Raz, dwa, trzy. Dalej, co my tu mamy? Ojej! Tak. 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 I chcę... No dobra, nic nie muszę oddawać. Tak, 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 tak. 24 łapki w górę. No, dzisiaj się nie postaraliście. Będzie jakiś punishment chyba. Ale dobra, przynajmniej sobie potrenuję. Jeszcze posiedzimy sobie do 20:30. Dobra, to coś prostego jest. Ale nie wiem co. Oh my god, co to jest? Ja byłam czwartą łapką. Świetnie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dlaczego ja nie widzę tego? Serio. Trzynaście, osiemnaście. I co? 26. Aha, no w sumie trochę to było łatwe. Dzięki, Bartek. Przydaje się taki backup. Zwłaszcza dla mnie. Że muszę wszystko szybko robić. Moment, czym ja jestem? Czarnymi? What is this? Aha, Jezu. No ale spoko, w miarę ukryte. W miarę. Dobra, chyba tak, nie? Bez myślenia. Czy tutaj ma znaczenie, gdzie pojadę? Nie ma. Tak, 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 tak. Ale mam serię bez błędów. Wow.
To do mnie niepodobne. Dobra, wyczuwam tu jakiś forcing. Komby nie widzę. Jeżeli zaatakuje, musi zasłaniać. Ja znowu zaatakuję, musi zasłaniać. 2 za 2, no dobra, przechodzi. Tak, 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 tak. Hej Natala, miło cię widzieć. A, hej Paweł, dzięki. Jeden za dwa, 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 dwa. Paweł, rozwiązuj komby. Dobra. Bo ja, jak zwykle, ale widzisz, mam teraz dobrą serię. Jak rozwiązywałam komby u Pawła na jego koncie, to cały czas mu robiłam minusy. Pomyślałam, że widzę, ale no. Ale kończyło się jak zawsze. Tak, bo jadę tym, tym. Dobra. No dobra, oddamy tego i zrobimy jeden za trzy, żeby nie było kontry. Ale sobie rankingu nabiję, jestem w szoku. Chociaż nie, coś mam malutki. Dobra, co my tutaj mamy? Nie wiem, co to jest. O co tu chodzi? Jeden, jeden. Aha, tak. Najpierw tego. Tak, 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 tak. Bez przesady było na plus. No, no właśnie, o tak jak Bartek pisze. Było plus 5, a potem minus 6 i minus 30. Ale tak było w kratkę, tylko że na tym minusie zawsze jest gorzej. Dobra, jakoś tak to będzie z tego co widzę. Tak, tak. No, ale bo ja tak lubię ogólnie na tym Lidrafcie rozwiązywać komby. Z tym, że lubię je od razu rozwiązać. Jak muszę już troszkę posiedzieć, to niestety moje niecierpliwość wychodzi ze mnie i robię błędy. Wiadomo. Tak, to będzie jakoś tak. Mosteczek. Kiedyś wpadałam często na mostek i już mam na niego uczulenie. Więc już teraz widzę. Dobra, tutaj coś będzie z damką, z tego co widzę. Tak, tak, tak. Dwa. Oh my god. Tak. Tak, tak, tak. Dwa. Dawno się zaczęło, bo nie wiem, czy to ten stream z hamburgerkami. No, coś było o hamburgerach. No dawno się zaczęło, godzinę temu. Mieliśmy problemy techniczne, więc... Więc było opóźnienie, ale teraz nie widzę komby. Jaki macie sekret, że ten kanał jest taki fajny? No nie mamy sekretu, nie wiem. Liczymy, że będzie rosła konkurencja naszemu kanałowi. Moment, bo ja nie widzę. Jeżeli się wybije, zaatakuje. Ja dam tu. No dobra, może to po prostu tak? Jednak nie tak. Ej, tam też by przecież przeszło. No dobra, i co? O to chodzi? Nie. Co? No dobra, w sumie to logiczne, ale... Nie myślałam w ten sposób. Dobra, tu jakiś Napoleon. O nie, mam 30. Fajni prowadzący, a dziękujemy, dziękujemy. Widać pani ambiwalentny stosunek do gry. Myśli pani o tej Rosjance, czy pomaga pani w tworzeniu kanału Damiana? Chyba i to, i to. Chcę ogólnie rozwijać warcaby, a kanał Damiana, może i nasz, mój mniejszy procent. Mamy nadzieję, że wpływa na popularyzację warcabów i że zachęcamy dużo ludzi do gry. Taki jest nasz cel. Ojej. Jeden za jeden za jeden. Aha, tędy będzie. No, a przy okazji oczywiście trening na Tamarę.
pograć sobie. No, ale wiadomo, głównie mi chodzi, żeby pogadać z wami, trochę interakcji, zwłaszcza w tych ciężkich covidowych czasach. Tędy chyba oddam. Chciałabym poznać nowych miłośników warcabów. No i zawsze troszkę myślałam o streamerce i w sumie nadszedł ten moment. Myślę, żeby streamować częściej i w sumie polubiłam. Dobra, tędy. Mam nadzieję, że będziecie częściej wpadać, że będziemy cały czas rośli w siłę. Mamy już prawie 2000, więc jest to bardzo fajny wynik. No i liczymy, że tak do końca roku to z 10 tysięcy będzie. A może i więcej? Ale trzeba skromnie podchodzić do tematu. No dobra, jeszcze troszkę zrobię i my dzisiaj 38 osób mamy, fajnie. Czy prywatnie lubisz Tamarę i czy leży ci w grze? Czy lubisz jej styl? Kiedyś właśnie nie. Kiedyś nie lubiłam jej stylu gry. W sensie strasznie ciężko mi ją było przewidzieć, może tak, bo robiła takie ruchy to tu, to tam i nigdy nie mogłam odczytać jej planu, ale to kwestia w sumie lat. Troszkę miałyśmy okazję razy się spotkać i no i zrozumiałam jej styl gry bardziej. A czy prywatnie? Mam inne koleżanki w Rosji, że tak powiem. Zresztą mam nadzieję, że wszystko się uda. Ale moją sekundantką... Jak to nie? Aha, no nie. Moją sekundantką będzie Rosjanka. Więc... Przepraszam. No, więc... Istnieje ta przyjaźń polsko-ruska, ale akurat no z Tamarą tak po prostu koleżanki i tyle. Chociaż byłyśmy w pokoju w Chinach kiedyś i było okej, więc da się. Dobra, tutaj widzę, że mam tak i tak, dobra, po prostu opozycja. Tak. Tak. Niech to pani robi, kocham stream z panią. O, jak mi miło! Czy prywatnie lubisz Jakuba Gazdę i czy leży ci w grze? Trudne pytanie. Prywatnie lubię. Grać też z nim lubię, bo ostatnio mi oddał 2 punkciki. Także dzięki, Kubuś. No, ale... Wszyscy warcabiści są fajni. Każdy jest inny, każdy zaczynał swoją przygodę z warcabami inaczej. Każdy podchodzi, wiadomo, inaczej do warcabów. Dla innych jest to hobby. Dla innych coś więcej. I nie wiem, fajne jest środowisko, fajnie jest się spotykać, rozmawiać, śmieszkować. Więc wszyscy są super. Kubuś, dlaczego smutna minka? Witam. Witam, Mateuszu. Właśnie jeszcze przelew za tę partię mi nie doszedł. Oh my god, czy lubisz Marcina Bociala i czy leży ci w grze? O, to bardzo złe pytanie. Marcina Bociala lubię, ale bardzo mi nie leży w grze. Mam z nim słaby bilans, podejrzewam. Czekajcie, bo kombo jeszcze nie widzę. Jeden. I ja mam kombę. Jeden. 45-40, no. Aha, i tędy, tak? No dobra, faktycznie. Szukałam coś obcasem, ale na taki ruch nie wpadłam. 2-2. 1-1. 1-1, dobra, tędy, tak. Tak. Boże, ile trzeba tu się oddawać w tych warcabach. Zobaczcie, jakie one są piękne. Jak ktoś jeszcze nie zaczął grać warcaby, to
Naprawdę. Jeden tak, dobra. Tak, po prostu. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Jaki jest najprzystojniejszy warcabista w Polsce? Myślę ogólnie, więc musicie mi dać czas. Może Radosław Wika? Który już tak rzadko gra, niestety. Ale bardzo się lubimy. Boże, co to będzie, guys? Dwa. Nie wiem, Mariusz Ślemzak. Mariusz Ślemzak jest spoko. 39,63. No, patrzyłam na to i co dalej? Co? Już nie widzę. Aha, tędy. No dobra, już. Moje oczka nie widzą takich trudnych rzeczy. Mówiłem Kubuś, że ciebie nie wybierze. Aha, bo miałam powiedzieć Kuba Gazda, to o to chodziło. To jeszcze raz cofam. Najprzystojniejszy jest Radek Wika. No muszę być wierna. Muszę być wierna. Nie no, nie lubię tak mówić. Zawsze śmieszkujemy z Radkiem. Moment, to musi być coś z tym. Tu? 1, 2, 2. No dobra, tym, tak? Boże, Boże. Zmiana terminu MP, końcówka czerwca. O Boże, wszystko będzie w czerwcu. No to pięknie. No to mamy gorące info. Z ostatniej chwili. Ci, co jeszcze nie słyszeli, przekładamy MP. Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej i w grze aktywnej i drużynowe Mistrzostwa Polski. Niestety nie odbędą się w ten weekend. Wielka szkoda. Boże, co to ma być? Przecież tam jest damka. Czy to są jakieś żarty? Mam tak oddać i tak? Aha, miałam pionka więcej. Why is Radek Wika? A nie wiem, no kogoś musiałam wybrać. Za długo nie będę myślała. I wypadło na Radka tak 1, 1, 1, 1. Tu. No dobra, to musi być tędy tak czy siak. I tak. No to jeszcze ma przerw, ale okej. Okay. Czy grasz, Natalia, również w szachy na podobnym poziomie, czy jednak wyłącznie twoja uwaga skupiła się na warcabach w twojej karierze? No jakbym grała w szachy na podobnym poziomie, to byłoby nieźle. Ale no niestety musiałam wybrać jeden sport i skupiłam się na warcabach. No nie da się połączyć tych dwóch rzeczy. Dobra, chyba tak. Tak? W sensie żadnego sportu na wysokim poziomie nie da się połączyć. Dobra, tak. To tak jakby siatkarz miał grać też w koszykówkę. No, chyba się nie zdarza. Więc nawet się nie zabierałam za to. Dopiero ostatnio pograłam kilka partyjek, ale... Nie ma sprinterów, którzy biegają maratony. No właśnie. Krycha, siemka. Szachmat. No, może jakbym... za młodu spróbowała szachów, to może też by było dobrze, ale no
Skąd mogłam to wiedzieć? A może by wcale nie było dobrze? Może jestem urodzona do warcabów? Miałam wtedy 7 lat z kawałkiem, więc pewnie nawet nie wiedziałam, co to szachy. Ledwo co wiedziałam, co to warcaby. No, ale nie podejmujemy takich decyzji jako dzieci. To samo jakoś przychodzi. Dobra, to chyba będzie jakoś tak, nie? Aha, jeszcze mogę tak. No dobra, no ja już tam chciałam robić jakieś kosmiczne. Dobra, 3 za 3. Zarobiłaś coś na tych warcabach? No, no coś zarobiłam na tych warcabach. Utrzymywałam się z warcabów. Привет, Наталья. Как всегда красивая. Одна из самых красивых шашисток мира. О, спасибо. Большое спасибо. Очень приятно. Передаю приветы. Dobra, co my tu mamy za pozycję? 1. Kurczę. 1, 1. No i koniec. Dokładnie 22 zł i 15 groszy. Jak się... No tak jakoś wyjdzie, wiesz, Bartek? Tak mi się wydaje. 20-24. Aha, czyli to forcing. No dobra, nie myślę o tym, że forcingi też tu są. Dobra, tutaj musi jakoś lecieć tędy pewnie. Czy właśnie kluczem do sukcesu jest rozpoczęcie gry w młodym wieku? Myślę, że tak. No, nie da się ukryć, że ułatwia nam to dużo zadanie. Zaczynając w wieku, nie wiem, 13-15, na pewno ciężej jest wejść w rytm. Moment, to będzie tak i tak. Jako małe dziecko dużo lepiej przyswajamy wiedzę. Nie myślimy jeszcze w ogóle wtedy o tym, że się uczymy. Tak naprawdę bawimy się i jedyne co potrzebne to chęć gry, chęć wygrywania, rywalizacji. I to pewnie już klucz jakiś tam do sukcesu. Mały. No dobra, tędy. Jak się uczyć grać w te warcaby? No pewnie tak jak w te szachy, podobnie. Literatura warcabowa, trener. No wiadomo, że najlepiej jakby się pracował z jakimś trenerem, który poprowadzi programy warcabowe, turnieje warcabowe. W tym momencie wiadomo, turnieje online, kanał warcaby, na którym są super filmiki. No, jest troszkę tego, ale na początek wiadomo, jakieś proste książki, no i właśnie może kanał Damiana, gdzie ma proste zasady gry i dla początkujących kursy, więc tak najlepiej zaczynać. Cóż to jest? Boże, jest tyle oddań. 1. Boże święty, co to ma być? A jak tak pójdę? O. No dobra, to. Minus przelew do Kuby gazdy to będzie mniej. No, to faktycznie chyba w minusie wyjdę. Na tych warcabach. Filmy na kanale. Cała playlista z nauką gry od zera. Tak. To nie jest żadna reklama. To jest szczera opinia. Jest to póki co najlepsze. Póki co mówię, bo mam nadzieję, że jednak powstaną kolejne. Ale jest to póki co na pewno najlepsze źródło nauki. Z rączką na sercu. Dobra, coś wyczuwam, że to
Moment, a co jeszcze mogę zrobić? Trzy. Aha, mam po prostu przyklejkę. Jeju. Dlaczego MP w ten week nie będą? Ze względu na restrykcje. Jakimi ja jestem białymi? O co chodzi? Aha, ja mam bić. No to chyba ten wybije. Tak? Tak. Tak. 62 komby. Dobrze, 3 źle. Ja teraz tyle zrobiłam, czy... Nie, chyba teraz nie zrobiłam 62. Nie wiem, już nie ogarniam. Nie ogarniam, to za trudne. Ale dobrze, Bartek, że ty tutaj sprawujesz władzę i patrzysz. Boże, nie widzę. Pewnie tu. Jeden. Nie. Tu. Jeden. Tu. Teraz zrobiłeś 65. O kurczę, to nieźle. Ktoś z widzów zaczął niedawno grać. Nie widzę komby. Proszę mi pomóc, bo to już za długo trwa. Dobra, strzelam, że to tędy, czy tędy jednak. O, dobra. I teraz to będzie... 2 za 2? Serio? Dobra, pobiję tędy. To trochę to było. Dobrze, co my tu mamy? Pewnie będzie tak. Nie wiedziałam, że aż tyle komp się już zrobiło. Fajnie, dobry trening. Może bez was byłoby mniej. No i dobra, tutaj mamy... Odapiona. Jesus Christ. Normalnie bym to zablokowała. Opozycja na 40. Faktycznie. Myślałam, że to jest zablokowanie, ale wszędzie uciekał. No dobra. Ostatnie 2 minutki, bo już... Już troszkę siedzimy. Łapka. No. No ja już coraz słabiej tu wszystko widzę. Gdzie tu pobić? Tak. Dobrze. Tu mam 4, tu 3. Tu 3, tu 5. Nie chcę tak. Tutaj 2. Weźcie 3,29. No ale ja będę musiała bić jednego. A, to jest 23,29, ale to on bije tak. A nie, bije jednak tak. O, dobra. Dzięki, Bartek. Nie widziałam, że aż tam może bić. Ale lecimy. 2700, taki ranking, to ja nie wiem, kiedy ja taki miałam. Czekaj, czym ja jestem? Czarnymi. Już nie widzę. Jak pójdę tu, to on postawi damkę. Jak oddam i tu, on postawi... No dobra, czyli najpierw oddam, tak? Nie mam szablonów. Jakich szablonów? Jak coś mi wpadnie, to wyślę. A, to ja szukam czegoś. Nie wiem już, o czym mówicie. Dobra, znowu, jakim jest ten twój ruch? Co? Jestem białymi? Aha, mam oddać... Nie. Mam oddać tamkę i iść? O to chodzi? Nie wiedziałam, że są takie pozycje. Ale okej. Dobra, tutaj... Komby nie mam. Czyli
tędy, bo będę groziła tu i tu. Spoko. Nie widziałam takiego forcingu jeszcze. Całkiem ok. 4, 2, 3 za 4 to będzie to? Raz, dwa, trzy, cztery. Warcabowe widełki. Dziękuję za odpowiedzi na zadane pytania. Pozdrawiam wszystkich. Również pozdrawiam. Dobrze, musimy złapać damkę. To będzie bicie 5, czyli tu. Alright. Tak, czy to będzie 4... O, nie wiem, czy to będzie. 4 za 3... Nie, może jakoś tędy. Tak. I tak, tak, tak. Chyba tak. No nie ma nic lepszego. Na czym polegają style gry? Jakie mogą być i czym się one charakteryzują? Czy chodzi może o to, że ktoś gra bardziej agresywnie, a ktoś bardziej zachowawczo? Też ostatnie pytanie jak najbardziej. Są osoby, które grają bardziej asekuracyjnie. No i są oczywiście osoby, które zaczynają agresywnie. Więc styl gry to coś, może nie z czym człowiek się rodzi, ale... Każdy ma jakiś swój, każdy jest z czegoś znany. Ja na pewno wcześniej grałam raczej agresywne, miałam debiuty, chociaż też lubiłam dużo okrążać, a ostatnio nie okrążam aż tak dużo. Staram się bardziej grać w centrum, więc mamy oczywiście bardzo dużo gry pozycyjnej. No właśnie. Warcaby odpowiadają na ten temat. Tak, jeżeli zrobię 2 za 2, on pojedzie tu. Ja stawiam damkę. On bije. Ja jadę tu, on tu. Co jeszcze mogę zrobić innego? Dobra. Teraz pomyślę. Dobra, muszę ustawić damkę. Co? Co jeszcze mogę? Mam odejść? No to takie minus 30 małe poleciało. Teraz 3 łapki w dół. Upsi. Upsi, upsi. No dobra. Ostatnia komba. Jeszcze żeby tego... minusika pozbyć się, ale już nie da się. Dobra, co my tu mamy? Jeden. To coś będzie. O, bony. Tutaj? I tu? I tu? Czemu nie tu? Dobra, czy gdziekolwiek, no to fajnie, to zrobiłam kombę, ale i tak mam minusa. No dobra, to jeszcze jedną, żeby minusem się nie rozstawać. Tędy. 2 za 2. 1. Nie, to będzie? Jeden, jeden. Nie, to nie może być to. Ale z drugiej strony, co to ma być, jeżeli nie to? Musi być to. No dobra, ale... Dobra, dziwne to. Ale spoko. No, i tym akcentem, moi drodzy, jeszcze 18 i będzie setka. Jeszcze 17. Ile godzin teraz dziennie trenujesz? To zależy. W weekendy na pewno staram się troszkę więcej. A tak w ciągu tygodnia, no staram się chociaż te 2, 3, 4 godzinki. Mówię, zależy od dnia, czy mam więcej czasu, czy mniej. O,
3 za 3. Ale przed meczem oczywiście będę starała się na maksa trenować. Ale męczą. Trzy. I tu. Raz, dwa, trzy. Nie, dobra, już na dzisiaj wystarczy. Do setki niedużo brakuje komp, ale nie chcę już się za mocno namęczyć i oczu, bo już troszkę się zmęczyły. A więc, moi drodzy, dziękuję wam za streama, dziękuję za udział fajny, że piszecie, komentujecie, pytacie, dziękujecie, lajkujecie, donatujecie, słabo, tylko na Bartka tutaj można liczyć i na pana od hamburgerów, więc mam nadzieję, że te środy będą już takim, nie wiem jak to nazwać, stałą środą dla mnie na streamy. Dziękuję, pozdrawiam gorąco. No i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, mam nadzieję, że za tydzień nie będzie żadnych technicznych problemów. Możecie pisać u Damiana na streamie, co byście chcieli robić za tydzień w środę, czy gramy w ruletkę, czy tak jak Bartek pisał. Może jakieś Q&A. Dziękujemy za dzisiaj, Natalia. Bardzo dziękuję. Bardzo było fajnie. Miło mi się z wami i gra, i pisze, i rozmawia. Fajnie, że w tych covidowych czasach udaje nam się znaleźć troszkę normalności. Damian, dzięki, do następnego, za tydzień ruletka. No, możemy, Bartek, zrobić ruletkę i dodamy te twoje pomysły. Jest jakiś harmonogram streamów. Można obserwować moje social media, które są nade mną. I będę podawała kiedy, co i jak. No, albo śledźcie po prostu kanał Damiana. Wszystko będzie. Tak, ostatnio mamy tak deal z Damianem, że moje są środy, jego wtorki, czwartki. Pada następny stream 100%. Super, bardzo się cieszę. Cześć wszystkim. Nie wiem, czy to cześć przywitalne, bo my tutaj już robimy cześć pożegnalne. Natalio, powodzenia w meczu z Tamarą. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że będziecie śledzić i kibicować. Dlaczego dziś biblioteka, a nie kasyno? No bo ruletka jest, wiesz, kasyno jest do ruletki przeznaczone, a dzisiaj biblioteka, bo spokojnie, tylko turniej warcabowy. To dlatego. Dlatego, więc za tydzień zobaczycie ruletkę. Będzie ostry hazard. O, pamiętajcie, ci co nie wiedzą, można obstawiać mój mecz na live becie. Więc to był tydzień hazardowy, poprzedni tydzień. Jestem ciekawa, czy dużo osób zaryzykuje. Kasyna zamknęli dziś. No to ja otworzę. Ja tutaj otwieram kasyno. Za tydzień zapraszam wszystkich do kasyna. Mam nadzieję, że z live'em nie będzie problemów. Na Facebooku też wystartuję. Tak. Tamara to mistrzyni świata kobiet w stupolowe. Kto to Tamara? Sporo masz książek o warcabach? No, mam. To prawda. A teraz nie mam aż jakoś mega dużo książek. Ale cały czas trzymam te najważniejsze, swoje ulubione i mam takie książki, do których wracam praktycznie co roku. Nie ma tak, że książkę przeczytam i odkładam. I nie odświeżam, bo niektóre są naprawdę tak świetne, że kombinacje z nich robię po raz enty, i czy gra pozycyjna i tak dalej, warto to powtarzać, więc
radzę wszystkim, którzy myślą o warcabach poważnie, albo też chcą na poziomie nawet amatorskim grać dobrze, hobbystycznie, też polecam właśnie zakupić sobie jakieś książki. Na pewno to pomoże w rozwoju. No i to czysta przyjemność. 1000 stawiam na przeciwniczkę, bo kocham warcaby i wiem, że wygrasz. 1000 stawiasz na przeciwniczkę? No dobrze, dobrze, niech będzie. Zamkniecie Tamarę na lotnisku na 40 godzin? No, taki jest plan. Hi Natalia, thanks for your dedication to drafts, an example for all players. Thank you very much. It's nice to hear such things. I'm doing my best. Maybe someday I will also make some stream in English, but for now we have mostly Polish-speaking viewers, so yeah, we will see. Maybe one day I will announce some stream in English. I guess most of you also understand in English, so it shouldn't be a problem. So yeah, we will see. Na 70 godzin pokażę ten kanał wszystkim moim przyjacielom. Super, super. Nie tylko spróbuję. Good idea, more people will come. No właśnie, właśnie, może trzeba zrobić taki test. Że zrobię po angielsku i zobaczymy. Tylko mam nadzieję, że wtedy już stream nie będzie zacinał, nie będzie takich problemów jak dzisiaj, bo byłaby lipa, jakbym wszystkich pozapraszała, bo ogłaszała się na grupach jakiś International Drafts i nagle stream nie działa, ale wiadomo, siła wyższa. Umiesz mówić po angielsku też? No umiem, umiem. Staram się, mam nadzieję, że umiem. Staram się jak mogę. No dobra, miśki. Fajnie jest, ale już 21. Miałam skończyć o 20 po turnieju, a jak zwykle same here, też umiem. No to świetnie, to świetnie. Czyli kiedyś, może koło świąt, zrobimy coś po angielsku, zobaczymy. A tymczasem dziękuję wszystkim za przybycie. I już teraz naprawdę, naprawdę żegnamy się. Jutro prawdopodobnie widzicie się z Damianem, pewnie też będzie fajnie, na pewno będzie fajnie, nie tak fajnie jak ze mną, ale nie mówcie mu tego. No, także do zobaczenia, mam nadzieję do następnej środy, grajcie warcaby, trenujcie, zakupujcie książki, bo to piękna gra. No, także dzięki Natala, do usłyszenia. Dzięki wszystkim, dzięki, trzymaj się Natalio, do zobaczenia, pa pa!